Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na twoje życie. Mocna rozmowa. Aneta Pieńkowska, zaczynamy mocną rozmowę. Dziś naszym gościem Jerzy Zawodnik, wicedyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu i kandydat na radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zanim zapytam pana, dlaczego zdecydował się pan na kandydowanie na start w wyborach samorządowych, to najpierw chciałabym dowiedzieć się, jak idą prace przy budowie szpitalnego oddziału ratunkowego. Duża inwestycja, która bardzo potrzebna szpitalowi i pacjentom. Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Można powiedzieć krótko, zgodnie z harmonogramem, więc jesteśmy zadowoleni. Faktycznie w tym momencie zostały zrealizowane przekładki wodno-kanalizacyjne, gazowe tych instalacji, które przechodziły pod budową. Wczoraj już rozpoczęła się wykopy pod fundamenty, już są przygotowane zbrojenia, więc za chwilę duży wykop i faktycznie lanie już betonu, a potem mury do góry, więc jesteśmy zadowoleni z tej inwestycji. Chociaż to nie jest jedyna inwestycja, którą w tym momencie realizujemy, bo tych inwestycji jest szereg. Za chwilę ogłaszałem przetarg na dokumentację, na przebudowę oddziałów chirurgii, chirurgii naczyń, przepraszam, chirurgii szczękowej, neurologii i poradni specjalistycznych. Wymieniamy windy, kupujemy sprzęt, więc naprawdę w szpitalu jest co robić i robimy to wszystko z myślą o pacjentach. Żeby to się udało, żeby modernizacje, remonty i te inwestycje przeprowadzać, potrzebne są pieniądze. Pan widzi swoją rolę właśnie jako przyszłego radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w pozyskiwaniu takich środków dla Radomia? Bezwzględnie. Na tym się znam. Można powiedzieć, to jest mój pierwszy zawód. Przez wiele, wiele lat pracowałem w funduszach unijnych, przygotowałem wnioski, szkoliłem ludzi, jak te wnioski wypełniać, kontrolowałem realizację projektów, więc faktycznie jestem do tego świetnie przygotowany i te pieniądze są potrzebne. Mimo wszystko, niestety wcześniej była blokada tych pieniędzy unijnych, konkursy z tej nowej perspektywy, która de facto od 2021 roku powinna już funkcjonować. Pierwsze konkursy dopiero są teraz ogłaszane, więc to jest ten czas, kiedy trzeba przypilnować, żeby te pieniądze do Radomia trafiły, zarówno z pieniędzy strukturalnych, jak i z Krajowego Planu Odbudowy. Potrzebni są silni reprezentanci właśnie w Radzie, w Sejmiku Województwa Mazowieckiego, bo wydaje się, że wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Rafał Rajkowski, no dużo mówił o tym, ile pieniędzy udało się dla Radomia pozyskać. Czy można więcej, czy mając silną reprezentację samorządowców z Radomia, właśnie przedstawicieli Radomia w Sejmiku, może być ich więcej? Na pewno, bo jak mówi przysłowie, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Faktycznie samorząd województwa mazowieckiego to jest bogaty samorząd i faktycznie trzeba pozyskiwać te pieniądze. Ale nie tylko, z konkursów albo na instytucje, które podlegają bezpośrednio pod marszałka, ale faktycznie, tak jak na przykład Radomski Szpital Specjalistyczny, który nie jest, szpitalem marszałka, tylko jest szpitalem miejskim, także tak samo, żeby mógł pozyskać tak duże pieniądze, chociażby jak szpital mazowiecki. Po to tam idę, po to właśnie, żeby te pieniądze pozyskiwać. Panie dyrektorze, w pana programie jest oddział psychiatrii dla dzieci w Radomiu. Czy udałoby się otworzyć taki oddział, uruchomić? Bo przecież infrastruktura to jedno, ale potrzebni są specjaliści. Tych, jak wiemy, w tej dziedzinie brakuje od lat. Jaki ma pan pomysł na to, żeby taką psychiatrię dziecięcą w Radomiu rozwijać? Faktycznie infrastruktura jest, no bo jest na ziemi radomskiej jeden szpital psychiatryczny właśnie w Radomiu, w Krychnowicach, który podlega pod marszałka. Więc faktycznie kiedyś oddział psychiatrii dziecięcej tam funkcjonował. Więc musimy do tego wrócić. Wiadomo, to co pani redaktor powiedziała, specjaliści, fachowcy, których trzeba zatrudnić, mówiąc krótko, trzeba ich ściągnąć do Radomia, więc po prostu marszałek musi może dorzucić troszeczkę do budżetu szpitala w Krychnowicach, żeby dać może troszeczkę większe pensje, żeby ci specjaliści się pojawili, ale także myślę, że i Radom, miasto może, że tak powiem, zaproponować
zbudować, nie wiem, mieszkania komunalne dla tych lekarzy, którzy zdecydują się przyjechać do Radomia, żeby tu tą pracę wykonywać, więc ciężka praca, ale wykonana, do wykonania i mam nadzieję, że tą pracę jako radny województwa mazowieckiego będę mógł wykonywać na rzecz mieszkańców. Panie dyrektorze, kolejny punkt pana programu to zakład opieki długoterminowej w każdym powiecie. Czy to jest wykonalne? Skąd wziąć na to pieniądze? Pieniądze są przede wszystkim w Krajowym Planie Odbudowy. To jest konkretny dział, przedział, który mówi, że to są pieniądze właśnie na opiekę długoterminową, geriatrię, więc narzędzie finansowe jest już zapewnione. Druga kwestia, że te oddziały, zakład opieki długoterminowej, one funkcjonują w powiatach, tylko one są bardzo małe. Chociażby w Radomiu przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym jest 30 miejsc. My w planach rozwojowych szpitala mamy plan, żeby dobudować dodatkowy pawilon, w którym ten zakład opieki długoterminowej zwiększyłby przynajmniej dwukrotnie liczbę miejsc, co nie jest powiedziane, że nie będzie ich więcej. Więc faktycznie są możliwości finansowe, są także możliwości kontraktowania tego przez Narodowy Fundusz Zdrowia i żeby też było powiedzieć, to jest nasza potrzeba, bo to jasno wynika z dokumentów strategicznych, z map potrzeb zdrowotnych, że takie miejsca są potrzebne, takie miejsca trzeba tworzyć. Więc jest zielone światło, są pieniądze, teraz są tylko chęci, żeby faktycznie to realizować. Delegatura ABW ma znowu być obecna w Radomiu. Pan chce, żeby kolejne inne jednostki były w Radomiu, pojawiły się w Radomiu, były do Radomia ściągane. Jakie na przykład, jak pan to widzi, jakie byłyby pana propozycje? Ja zauważam pewnego rodzaju trend. Premier Donald Tusk wskazał już tą drogę, pokazał, że Ministerstwo Przemysłu umieścił na Śląsku w Katowicach. Teraz pokazuje, że przywraca placówki ABW w innych miastach, tym w Radomiu, z czego się bardzo cieszymy. Ja uważam, że takie instytucje, chociażby marszałkowskie, też nie muszą mieć swoich siedzib w Warszawie, mogą te główne ich siedziby znajdować się w innych miastach, chociażby w Radomiu. Jesteśmy pięknym, dumnym, dużym miastem i zasługujemy na to, żeby takie instytucje były w Radomiu. Ja zaproponowałem Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, bo tam pracowałem przez kilka ładnych lat, więc znam tą instytucję. Z drugiej strony wiem, że Warszawa z Wianuszkiem została wyłączona z finansowania unijnego, więc te pieniądze nie będą trafiały do Warszawy, tylko będą trafiały do województwa mazowieckiego poza Warszawą. Więc dlaczego mają być pieniądze, które nie dotyczą Warszawy, dzielone w Warszawie? Niech będą dzielone w Radomiu, świetnie sobie z tym poradzimy, a koszulę Bisła Ciało, może jak tu będą dzielone, to tych pieniędzy może będzie troszeczkę więcej, ale mówię ogólnie o trendzie, bo chociażby Szydłowiec, gdzie zawsze się mówi, że jest najwyższe bezrobocie, dlaczego tam na przykład nie miał być Wojewódzki Urząd Pracy? Skoro jest najwyższe bezrobocie, to właśnie w tym mieście ten urząd najbardziej się sprawdzi. Mhm. Więc chodzi mi o tego typu rozwiązania i za takimi rozwiązaniami będę optował, jak zdobędę mandat radnego wojewódzkiego. To na koniec pytanie, bo mówimy o tych funduszach unijnych, europejskich, które tak jak Mazowiecka Jednostka mogłyby ich, te instytucje być w regionie. To na co powinny być wydawane pieniądze europejskie? Jakie ma pan propozycje? Znaczy, mówiąc wprost, mamy pewnego rodzaju schematy i to jest narzucone z zewnątrz, na co te pieniądze mogą być wydawane. Przede wszystkim na zieloną infrastrukturę, na zazielenie, na transport niskoemisyjny. Wiem, że są pomysły. Wiem, że już jeszcze jak byłem wiceprezydentem, szykowaliśmy się do bardzo dużego projektu z Polski Wschodniej. Wiem, że on jest w tym momencie szykowany, więc te udogodnienia jazdy autobusem w mieście powinny być jak najbardziej realizowane, ale to kolejny mój pomysł. Ja chciałbym, żeby były stworzone takie samorządowe linie autobusowe, żeby przywrócić prawdziwą linię literową, żeby mieszkańcy powiatu i tych innych powiatów, które są blisko Radomia, mogli bez problemu dojechać do miasta regionalnego, do Radomia, do szkoły, do szpitala, do pracy i faktycznie, żeby to był wspólny bilet, żeby nie musieli jakimiś busikami dojeżdżać i żeby to był faktycznie dworzec prawdziwego zdarzenia, żeby ta infrastruktura w ten sposób się rozwijała. Wtedy i ci mieszkańcy powiatu poczują, że są częścią dużego regionu radomskiego, a my będziemy dumni z tego, że się lepiej rozwijamy. I tym komentarzem kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jerzy Zawodnik, kandydat w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego i dyrektor, wicedyrektor Miejskiego Szpitala w Radomiu, był dziś gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa.